Bardzo serdecznie. Kiedyś były wczasy pod gruszą, a dzisiaj będzie taki mały wideopodcast pod gruszą. Właśnie sobie pod gruszą stanąłem i chcę wam powiedzieć, moi drodzy, o takim fajnym zdaniu w dzisiejszej Ewangelii. Jezus mówi, łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego. No, chciałem wam to pokazać, zademonstrować, ale wielbłąd gdzieś się polazł, pasia, cały tupsiana przeszukałem i go nie znalazłem. Dobra, teraz już będzie poważnie. To jest bardzo ładne zdanie. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, dlatego że ono tchnie, no, ja lubię takie zdania, on tchnie takim surrealizmem. To jest trochę tak, jakbym widział tę płonącą żyrawę Salwadora Dali. Nie widzę oczami wyobraźni tego wielbłąda, co się przeciska przez to ucho igielne. No, to jest to niemożliwe. To jest w ogóle, wielbłąd ma 2 metry wysokości, 3 metry długości, waży 1,5 tony, a igła, jaka jest, każdy widzi, spłaszczona gdzieś tam z dziurką na jednym końcu, z drugiego końca zaostrzona. No jak? No nie ma opcji. Skąd Jezus sobie przyszło do głowy takie porównanie? Jak on to wymyślił? Okazuje się, że to jest bardzo ciekawe, dlatego że w tradycji judaistycznej udało mi się znaleźć aż 2 takie powiedzenia czy przysłowia związane z wielbłądem i z uchem igielnym. Pierwsze w czasach Jezusa, kiedy na przykład spotkały się 2 sąsiadki, jedna mówiła drugiej, kum, jakbyś ty wiedziała, co mi się dzisiaj w nocy śniło, jakieś głupoty we śnie jej opowiadała, widziane czy słyszane, to ta jej mogła odpowiedzieć tak, słuchaj, nie ma złotych palm, a wielbłądy nie przechodzą przez ucha igielne. Takie było powiedzenie w czasach Jezusa właśnie, że żeby nie przywiązywać wagi do snów, nie wierzyć w to, co głupiego się czasami człowiekowi śni, bo śnią nam się złote palmy, śnią nam się wielbłądy, które przechodzą przez ucha igielne, czy uszy igielne, i to jest nieprawda, czegoś takiego nie ma. Jezus pewnie zna to przysłowie i zna to powiedzenie i parafrazuje, używa go do tego porównania, tej przenośni związanej z Królestwem Niebieskim. W tradycji rabinackiej jest też taki komentarz do Pieśni nad Pieśniami, w którym oblubieniec zwraca się do oblubienicy, czy Pan Bóg zwraca się do narodu wybranego takimi słowami. To jest drugi ten wątek połączenia wielbłąda i ucha igielnego. Mianowicie Pan Bóg mówi tak, otwórz mi siebie, czy swoje serce, choćby na wielkość ucha igielnego, a ja otworzę ci bramę nieba na taką szerokość, że wielbłąd będzie mógł wejść. Patrzcie, jaka to jest niesamowita historia w tym tłumaczeniu, w tym komentarzu do Księgi nad Pieśniami. Otwórz swoje serce choćby na taką szerokość, tylko uchyl, taka maleńka szparka, jak ucho igielne wystarczy, a wtedy Pan mógł otworzyć ci niebo na taką szerokość, tę bramę niebiańską, że wielbłąd by wszedł. No i teraz popatrzcie, łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Kto to jest w ogóle ten bogaty, o którym Jezus mówi? Ktoś, kto ma kupę kasy? To znaczy, że człowiek jak jest majętny, jak się dorobił, to co, to nie ma szans na niebo? Zresztą uczniowie zaraz będą pytać, no to jak to jest możliwe? Pan Jezus wyjaśnia, po pierwsze, zbawienie jest kwestią łaski. U ludzi to jest niemożliwe, ale u Boga jest możliwe. To nie ludzie się zbawiają, to Bóg nas zbawia, to jest Jego łaska. Po drugie, ten człowiek bogaty tak naprawdę to nieważne, ile on ma, tylko na ile on potrafi otworzyć te swoje drzwi. Jak, wiecie, jak człowiek coś ma cennego w domu, to chodzi w nocy, zanim się położy spać, sprawdza, czy te drzwi zamknięte, okna podomykane, czy nikt nie wejdzie. 10 razy czasami jeszcze sprawdza tą klamką, klamkuje, czy te zamki na pewno zamkną. Jest pozamykany. Otwórz, chociaż na szerokość ucha igielnego, jak otworzysz się przed Panem Bogiem, to Pan Bóg otworzy bramę raju na taką szerokość, że wielbłąd by się przecisnął. Wielbłąd by się przecisnął, a co dopiero ty albo ja. I dlatego to zdanie z dzisiejszej Ewangelii. No, Salwador Dali, Salwadorem Dali, płonąca żyrafa czy inny jakiś tam Magritte swoją drogą, a jest w tym pozornie takim zupełnie jakby od czapy porównaniu, takim zupełnie irracjonalnym, surrealistycznym, jest niezwykła głębia mądrości, zwłaszcza jeżeli się odczyta to zdanie z Ewangelii o tym, że łatwiej wielbłądowi wejść przez ucho igielne niż bogatemu do królestwa, właśnie w kontekście tego przysłowia o tych złotych palmach i sennych wielbłądach przechodzących przez ucha igielne i o tym, żeby otworzyć chociaż tyle, uchylić swoje serce, być człowiekiem otwartym choćby na taką szerokość jak ucho igielne, a wtedy góra, niebo otworzy się taką szerokość, że wielbłąd się zmieści. A co dopiero my?